Drodzy współtowarzysze chodzenia po tym świecie, chciałbym wam powiedzieć, że człowiek może ze swojej natury być radosny, być swobodny, ale również chcę wam powiedzieć, że człowiek ze swojej natury nie jest zawsze taki sam. Ma lepsze i gorsze dni. Jak się ma lepszy dzień, to wszystko człowiekowi się układa. I humor dopisuje, sam dopisuje. Natomiast jak się ma gorszy dzień, to niektórzy radzą nam wziąć się w garść. I to wcale nie jest dobra rada. Mnie się to nigdy nie udało. I kochani, mam taką propozycję. Jak macie gorszy dzień, to nie bierzcie się w garść, tylko weźcie coś na humor. Niekoniecznie niech to będzie coś wysokoprocentowego. Może to być niskoprocentowe lub zeroprocentowe. Ważne, żeby ten humor sobie poprawić. To znaczy, mój przekaz jest następujący. Przekonanie o tym, że należy być w życiu naturalnym. Jeżeli człowiek jest zdenerwowany, to należy to okazać całemu światu. Nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli masz gorszy dzień i wszystko cię drażni, to nie jest to dobry pomysł, żeby pokazać, że też masz emocje. Wprost przeciwnie. Jeżeli masz gorszy dzień i wszystko cię wkurza, to to jest najlepsza szansa, najlepszy moment, żebyś pokazał lub pokazała, że jesteś mistrzem opanowania, że możesz się wtedy uśmiechnąć, że możesz się wtedy odezwać miło do innych ludzi, a nie pokazywać naturalnego hormonu, który właśnie doprowadził cię do tego stanu. I dlatego, moi kochani, naturalność to jest umiejętność korzystania z uśmiechu. I dlatego, jeżeli masz zły dzień, to naturalnie zadbaj o to, żeby się poczuć lepiej i naturalnie się uśmiechnij. I życzę ci, aby ci to wyszło naturalnie. Tak, aby inni nie dostrzegli, że dzisiaj hormony u ciebie szaleją.